Witajcie, Joanna Hoj z tej strony, z kanału Okiem Matki. Taki teraz trudny temat. Ostatnio rozmawiałam z koleżanką i ona mnie zapytała, ponieważ ja jestem nauczycielem, to jak właściwie powinno się poprowadzić taką lekcję? Ale tak jakby, ale o co kaman, tak? Bo, po pierwsze, ja jak uczę w swojej edukacji domowej w domu, to w ogóle jakby miałam taki moment, że myślałam, że ja to będę robić w taki sposób, tak jak jakby w szkole się uczy, ale to jest tak, że w pewnym momencie trzeba się trochę odkleić od takiej koncepcji, że nauczyciel uczy najlepiej, że te jakby, że jest jakaś uniwersalna, czy jakaś jedyna metoda zrobienia lekcji, tak żeby to było najlepiej, perfekcyjnie, inaczej się po prostu nie da. Więc jakby nie. Ja uczę już bardzo długo i właściwie uczyłam już jako nastolatka, jak byłam w tej oazie, w tym ruchu Światło Życie, prowadziłam tam takie zajęcia, więc jak gdyby długo, długo, długo przemyśliwałam różne rzeczy. I doszłam do wniosku, jak gdyby po tylu ich tam, nie wiem ilu już teraz, 15, nie, jakichś 20 latach, mam 43 lata, to nawet trochę więcej, 20 kilku latach, że tak naprawdę to chodzi o to, żeby były te trzy elementy. I są to elementy trivium. I te trzy elementy zasadniczo powinny się pojawić niezależnie od tego, kogo uczymy, na jakim poziomie i czego uczymy. Ja w ogóle uważam teraz, że no tak ucięło mi, trudno. Słuchajcie, chodzi o to, że niezależnie od tego, czego uczymy, niezależnie od dziedziny, niezależnie od tego, kogo uczymy i niezależnie od wieku, uważam, że powinno to być trivium. I też niezależnie, czy to jest dana lekcja typu godzina na przykład, czy to jest jakiś projekt, czy też to jest holistycznie, typu cały tydzień, tak jak ja robię, to jak gdyby holistycznie w ciągu tygodnia chciałabym, żeby było trivium, ale też w tych mniejszych jednostkach też. Generalnie każda całość jakaś powinna mieć trivium. Co to znaczy? No to dobrze, to trivium, jeszcze załączę link do tego filmu, gdzie dokładnie tłumaczyłam, co to jest, ale chodzi o to, że jeżeli chcemy coś komuś przekazać, albo jak gdyby w tym danym spotkaniu nauczyciela i ucznia ma gdzieś być coś nauczane, albo ktoś coś ma zrozumieć, no to trzeba do tego zrozumienia dojść, ale przez trzy etapy, czyli gramatyka, logika, retoryka. Inaczej mówiąc, jakiś input, czyli trzeba jakąś wiedzę włożyć, albo to dziecko gdzieś tą wiedzę pobrać ma, w jakikolwiek sposób, tak? Czyli jak gdyby jest jakaś baza, jakaś wiedza, input, tak? Taki powiedzmy. Jest potem przeprocesowanie jakieś, takie komputerowe takie porównanie bardzo mi pasuje, to jest marka Pasio. Najpierw wkłada się jakąś coś tam do komputera, jakąś tam wiedzę, nie? Potem procesowanie i to procesowanie to jest ta logika, ten drugi etap, czyli jak gdyby przetwarzanie tych informacji, tak? Sprawdzanie, czy rozumiem, to jest to poziom rozumienia. A trzeci, niezbędny element, to jest poziom jakby pokazywania, że rozumiem, czyli jakiejś tam produkcji, czyli na przykład swobodnej rozmowy albo wytworzenia jakiegoś dialogu z użyciem jakichś tam struktur gramatycznych. Okej, to zawsze trzy elementy. No i ja teraz pokażę na przykładach, bo właściwie chciałabym, żeby to był film praktyczny. Ja nie będę dokładnie mówić, jak się prowadzi lekcje, bo tak się nie da. Bo tak, bo po pierwsze rodzic nie ma się zamieniać w jakiegoś nauczyciela, który będzie prowadził lekcje. Bardziej to jest na tej zasadzie, że w ogóle rodzic jest nauczycielem. Jakby to bardziej chodzi o to,
żeby sobie zdać sprawę, że w ogóle w życiu tak funkcjonujemy, że cokolwiek mówimy naszym dzieciom, czy gdziekolwiek się z nimi spotykamy, nawet w tym muzeum jesteśmy, czy coś, to i tak my jakby normalnie, naturalnie dążymy do tego trzeciego etapu i przechodzimy przez dwa poprzednie. Dążymy do etapu takiego, żeby na przykład po wyjściu z tego muzeum porozmawiać o tym, co widzieliśmy na luzie, tak? I to jest ten etap, jakby ten trzeci etap retoryki, mówienia o tym, co się przyswoiło, co zrozumiało albo nie. To jest ten etap. To życie jak gdyby tak na tym polega, więc jak gdyby to nie chodzi o jakieś sztuczne uczenie się, jak być nauczycielem. I ja pokażę coś takiego. Bo problem w tym, że często właśnie zapomina się o tym, albo w szkole jakby, nie wiem, pomija, robi dwa pierwsze etapy, a trzeciego nie, bo to jest trudne, chyba, bym powiedziała. Albo nikt nie jest zainteresowany tym, żeby sprawdzić, czy dzieci w ogóle coś myślą na dany temat, który im się przekazało, albo czy one w ogóle naprawdę dobrze zrozumiały to. No dobra. Cokolwiek, mam kilka książek, tak? Akurat Libre Echange, francuski i mamy tutaj tak. Jest jakiś dialog, on jest napisany, ale można go też odsłuchać, można zakryć to, można posłuchać. I to jest etap pierwszy, czyli wiedza, tak? Wrzucenie wiedzy, czyli przyswojenie jakiegoś tekstu. Potem co? Potem etap drugi, logika, czyli pytania, na które się odpowiada. To jest etap procesowania, czyli sprawdzenia rozumienia tekstu albo rozumienia ze słuchu. To zależnie, co się wybierze, tak? W każdym razie to jest etap pierwszy. Gramatyka, logika, tak? Czyli input, potem jest procesowanie. I teraz ten output. No właśnie, to szczerze mówiąc, to może być to, na przykład, faites-le parler, ponieważ tutaj spraw, jak gdyby włóż im w usta, czyli podpisz jakoś te dialogi, ok? Ale jak gdyby wielu rzeczy tutaj już nie ma, bo to jest takim, jakby to nauczyciel powinien po prostu wiedzieć, że musi w pewnym momencie przejść na taki etap, gdzie jakoś tam te struktury będzie cała klasa ćwiczyć. Więc jak gdyby tutaj można podpisać, ale generalnie powinno dojść do tego, że wszyscy mówią w parach czy tam gdzieś, tak? I to jest już ten etap taki twórczy, używania danych struktur czy wykorzystywania wiedzy z dialogu na przykład, tak? Czyli w jaki sposób na przykład, nie wiem, tu jest opowiadać o sobie, gdzie mieszkasz, skąd jesteś i tak dalej. Tutaj jest też takie coś, że są takie dialogi i to też jest ten trzeci etap, bo trzeba ułożyć dialog, no okej, ułożyć w parze na przykład, ale ułożyć, najpierw układamy, piszemy, ale potem trzeba to powiedzieć z pamięci zwykle, tak? Czyli to jest już twórczy etap. Dobra, to był ten francuski. I każde książki tak są zbudowane, jakby klasyczne, z wyjątkiem może dla dzieci. Ale no dobra. Co tutaj? Oxford Discover, tak? Oxford Discover. Mamy tekst. Ostatnio to robiłam z dziećmi. Czytasz, przeczytaj tą historię, tak? Czytasz historię i potem to jest etap pierwszy, wrzucenie jakiejś wiedzy, czyli tekst. Potem jest comprehension, czyli rozumienie tekstu. Rozumienie. Czyli ten etap drugi, procesowanie. Ile procesuję ten tekst, żeby jak gdyby pokazać, że rozumiem. Ok, ale tutaj na przykład w tym momencie nie ma takiego elementu bezpośrednio tutaj trzeciego, tak? I to w tym momencie należy do nauczyciela, tak? Można wykorzystać, bo na początku jest coś takiego, jaki jest główny temat, tak? I jakby na tych dwóch stronach może tego nie być, ale to samemu trzeba to wyciągnąć, tym bardziej, że jest do tego podręcznik i tam też jest takie pytanie i po prostu potem trzeba o tym porozmawiać, zwyczajnie. Tym bardziej, że tutaj są takie hinty, tak, takie podpowiedzi, thing.